Dziś nie mamy mapy, czyli zmiana. Będziemy szukać innych jakichś tajemnic. No, mapy nie mamy, ale mamy ciekawe księgi. To księgi legend i opowieści, bo dzisiaj będziemy podróżować szlakiem legend jurajskich. Będziemy odwiedzać nie tylko zamki, ale i te miejsca, które są owiane tajemniczymi legendami. Będziemy słuchać o zamkach starych, o tunelach, o czarnych psach, o białych damach i o skrzyniach pełnych kosztowności. Które gdzieś tam ciągle na nas czekają. Ciągle może czekają na nas. Chodźmy na zamek Bobolice posłuchać tych legend. Za takimi bramami na szlaku Orlich Gniazd działa się historia. Tworzyli ją mieszkańcy jurajskich warowni, pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego, możnowładcy korzystający z królewskich nadań i łaskawości, rycerze, którzy potrafili zamienić rodowe siedziby w zbójeckie gniazda. Pozostały po nich ruiny potężnych zamków i legendy. Legendy, w których przetrwali dłużej niż ich potęga. W takich miejscach czego, ale legend nie brakuje. No i przede wszystkim ta najpiękniejsza legenda szlaku Orlich Gniazd o dwóch braciach i o dwóch zamkach. Zamku Mirów i zamku Obolice. Zna Pani tą legendę? Czy to jest ta o czarownicy? No, nie do końca. Ale rzeczywiście element czarownicy w tej legendzie jest. Otóż dwóch braci. Mir i Bobol. Bobol, właściciel zamku w Obolice. Mir, właściciel zamku w Mirowie. Bracia kochają się bardzo, wspólnie wyjeżdżają na wyprawy wojenne. I wszystkie skarby, które przywożą z tych wypraw wojennych, składają w tunelu łączącym obydwa zamki. Pewnego pięknego dnia Bobol przywozi z wyprawy wojennej nie tylko skrzynie wyładowane kosztownościami, ale i piękną białogłowę. W niej oczywiście zakochuje się brat jego, Mir z Mirowa. Młodzi spotykają się potajemnie w tunelu, który łączy obydwa zamki, zamek Mirów i zamek Bobolice. Aż pewnego dnia zostają tam przyłapani przez brata Bobola, Infragranti, i Bobol jest tak wściekły, że sztyletem przeszywa serce swojego brata, a swoją brankę, piękną białogłowę, żywcem każe zamurować w tym właśnie tunelu, który łączy obydwa zamki. Pozostaje jako biała dama? No i od tego czasu duch białej damy na zamku Bobolice krąży po wieży i po murach i tęsknym wzrokiem spogląda w kierunku Mirowa. Co z tym skarbem? Historia opowiada o rodzeństwie, o bracie i o siostrze, którzy bawili się tutaj na zamku, który już wtedy popadł w ruinę i oczywiście nie był w tym stanie, w którym dzisiaj go widzimy. Podczas tej zabawy dziewczynka zapadła się w jaskinie, czy też w loch, w dziurę i nie była w stanie sama wyjść. Brat bardzo chciał jej pomóc, ale też nie był w stanie jej wyciągnąć. Pobiegł do swojego domu, do Ogorzelnika, to jest wieś, która znajduje się obok nas, po swojego ojca, po pomoc. Ojciec przyszedł. No i nagle w nocy cała rodzina wyjechała w popłochu, zabrała wszystkie swoje rzeczy, załadowała to na furmankę i wyjechali. I już ich od tamtego czasu nikt nie widział. Potem, gdy ludzie przyszli na zamek, zobaczyli, że w tej jaskini, czy też dziurze, gdzie dziewczynka się zapadła, zostały znalezione 4 monety. Stąd też poszła legenda w świat, że rodzina odnalazła skarb, zabrała go i wyjechała, żeby się nim nie dzielić tutaj ze wsią. Czyli skarb znaleziono. No, może tak nie do końca. My w dalszym ciągu kopiemy w tym tunelu, który łączy zamek Mirów z zamkiem Bobolice, bo jedna, a może i dwie skrzynie, to tak by się na przyszłość przydały.
Orlich Gniazd mamy tylko do czynienia z legendami rycerskimi? No, nie tylko rycerskimi, ale przede wszystkim legendy dotyczą osób związanych z magnackimi rodami, które kiedyś władały tymi wszystkimi zamkami. Stanisław Warszycki, kasztelan krakowski, to jeden z najbardziej barwnych rycerzy, czy też przedstawicieli możnego rodu, który kiedyś władał zamkiem Ogrodzieniec. On oczywiście miał w swoim władaniu również zamek i w Dankowie, i w Krzepicach za Częstochową, ale za czasów, kiedy był kasztelanem na Ogrodzieńcu, strasznie gnębił wszystkich zbirów i złodziei, którzy pod mury zamku podjeżdżali, ale również kupców. Kazał ich chłostać, biczować, zamykać wieży bramnej, a nawet swojej żonie, która kiedyś nie zgadzała się z nim, nakazał wymierzyć 20 czy też 50 batogów. Okropny człowiek. I podobno, według legendy, to nie Warszycki, ale sam diabeł w jego postaci władał zamkiem Ogrodzieniec. I do dzisiaj, zamieniony w czarnego psa, krąży wokół zamku Ogrodzieniec i straszy turystów. Po tak barwnej postaci pewno zostały nie tylko legendy, ale również i ciekawe opowieści, Pani Marysiu. Jest bardzo dużo ciekawych opowieści, ale najciekawszą, chyba najśmieszniejszą jest opowieść o konkursie na picie wina. No jak wiadomo, szlachta tutejsza bardzo lubiła kosztować tego wina i robiła to przy każdej okazji. Więc Warszycki stwierdził, że urządzi konkurs, kto najwięcej tego wina skosztuje w jak najszybszym czasie. No i zdarzyło się, że do tego konkursu zgłosił się również szlachcic, którego Warszycki za bardzo nie lubił. I to on właśnie był największym smakoszem wina i wszyscy stawiali na to, że to on wygra. Nagroda miała być puchar srebrny, z którego wszyscy pili to wino. No i Warszycki stwierdził, że jak przyjdzie kolej tego szlachcica, to zamieni puchar i da mu puchar, gdzie na dnie tego pucharu będzie żywa mysz przywiązana. No ale szlachcic nie dał się wywieźć w pole i jak skończył pić wino, to tą mysz zjadł. No i Warszycki tak się tym ucieszył, tak go to rozśmieszyło, że stwierdził, że nie tylko puchar mu daruje, ale i również folwark w Mrzygłodzie. Mrzygłód pozostał. Pozostał i pewnie tego szlachcica nigdy od tego czasu nie mrzył głód, bo jak myszy potrafił jeść. Jak z tymi ulubionymi legendami macie Państwo takie naj? Jest legenda o bogatych żebrakach z zamku obok Pilicy. Historia opowiada, że właściciel tego zamku zaprosił swoich poddanych żebraków z okolicznych wsi na wielką ucztę na zamku. No i żebracy oczywiście przyjechali, znaczy czy tam przyszli bardzo zadowoleni i właściciel powiedział, że zanim zasiądą do stołu, to muszą się umyć, muszą iść do łaźni, żeby nie zabrudzić wystroju sali. No i żebracy trochę się opierali temu, ale w końcu stwierdzili, że uczta jest warta tego, żeby się umyć. Gdy wrócili do sali, gdzie zostawili swoje łachmany, zauważyli, że zostały one wymienione na nowe, piękne ubrania. No i w tym momencie okazało się, że wszyscy są bardzo źli, ponieważ w tych łachmanach mieli przewielkie bogactwa. I te bogactwa zostały im zabrane przez właściciela. Uczta się odbyła, ale te bogactwa nie zostały zwrócone. Podobno właściciel dostał takich wyrzutów sumienia, że potem urządził miejsce dla bezdomnych, taki dom dla bezdomnych pod wezwaniem świętego Jerzego. No ale morał jest taki, że nie tylko, że to nie szata zdobie człowieka, ale to, co w szacie jest. A moja ulubiona legenda to jest legenda o zamku w zamku. Legenda o zamku Rapsztyn, a właściwie tym tajemniczym zamku, który pod zamkiem Rapsztyn jest. Otóż w tym zamku mieszka para rodzeństwa. Młoda dziewczynka, młody chłopiec, a chłopiec na swoim palcu ma drogocenny klejnot, który obraca mu się dookoła palca. I raz w roku, w niedzielę palmową, ten pierścień się obraca tak, że cały zamek ożywa. I na zamku dzieją się wtedy cudne rzeczy, są piękne uczty, turnieje rycerskie, ale tylko jeden dzień w roku. Legenda mówi o tym, że kiedy ten pierścień, obracając się wokół palca, sunie się z tego palca, wtedy zamek powstanie z ruin. Czego, ale prawdziwych legend o polskiej historii dzisiaj nam nie brakowało, ale przychodzi nam czekać na to przebudzenie rycerzy. Lub przebudzenie Jurajskich Zamków.
które może kiedyś wszystkie powstaną z ruin. No i przede wszystkim musimy czekać na odkopanie tych wspaniałych skrzyń z kosztownościami, aby wszystkie królewskie zamki mogły później wyglądać tak jak w obolice. I budzić wyobraźnię. Prawda?